Raz. Witamy serdecznie Państwa. Cieszymy się, że możecie dzisiaj usłyszeć słowa prawdy. Słowa, które darzą życiem. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście poznali Jezusa. Jesteśmy apostolską federacją, nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się z żywym Bogiem. Nie z religią, którą ten kraj jest przepełniony. Nie z humanizmem, który kuruje nad tym państwem. Ale z żywym Bogiem, Jezusem Chrystusem. Bogiem, który tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiaj te słowa mogą stać się udziałem każdego z was. Jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych i wyznasz swoimi ustami, że to właśnie On jest Panem, będziesz zbawiony. Warszawo, zbawienie Twoje jest w zasięgu Twojej wiary. Jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli osobiście spotkania z Bogiem i chcemy, żebyście szli za naszym przykładem. Chcę, żebyście wiedzieli, jak Bóg kocha wszystkich ludzi, że miłość Chrystusowa rozlała się 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty i tam w pustym grobie. Dzisiaj życie Twoje, człowieku z tego miasta, zależy od osobistego spotkania z Bogiem. Przyglądaj się nam, słuchaj nas, szukaj nas. Niech Kościół Mocy brzmi w Twoim sercu jako przepustka do wieczności. Kto uwierzy wieści naszej dziś, ramię Pana mu objawi się. Zmartwychwstał wielki Bóg i żyje we mnie dziś. W moim czele będę śpić. Opuszczony i zgarbiony był, wciąż boleści doświadczony. Nasze choroby niósł, nasze cierpienia wziął. Starty za nami stępny na siebie. Jezus poniósł za nas.
śmierć. O, Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go! Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Czcimy Ciebie, Jezus! Ogłaszamy Ciebie jako jedynego króla, jako jedynego zbawcę, jako jedynego tego, który poniósł śmierć na krzyżu Golgoty. O, Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. To Jezus Chrystus poniósł karę za grzech każdego człowieka. My ogłaszamy to, że On jest jedynym królem, jedynym zbawcą i nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie, jak tylko w Jezusie. Więc wywyższamy imię Jezus, bo imię Jezus to jest imię dane, na które się zechnie każde kolano i każdy język wyzna, że On jest Królem. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Mesjaszem! Halleluja! Jezus to Król! Dziś go wywyższamy. Jezus to Król! Uwielbiamy go! Jezus to Król! Dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus to król, dziś go wywyższamy. Jezus to król, uwielbiamy go. Jezus ma cichą. Jezus jest Panem. O, alleluja. Powietrzne szansy. Jeszcze raz. Jezus ma zmartwychwstał. To wykonało się. Szatan pokonany. Jezus ma święty moc. Jezus jest Panem. O, alleluja. Powietrzne szansy. Jezus jest Panem.
my teraz ogłaszamy wedle Twojego słowa, że miasto podniesie się z uwagi na jednego sprawiedliwego. My ogłaszamy Królestwo Jezusa nad Warszawą wedle Twojego słowa. My teraz siejemy, my siejemy nasze wyznanie, że to miasto podniesie się z uwagi na jednego sprawiedliwego. Szokoloro basa karana basa. Największym grzechem ludzi dzisiaj jest to, że są niezależni od Boga. Że kiedy budzą się rano, kiedy wstają, Bóg nie zajmuje żadnego ważnego miejsca w ich życiu, w ich sercach, w ich umysłach. Przyjaciele, ludzie wytykają się nawzajem palcami, mają swoją moralność, mają swoją sprawiedliwość, ale On kiedyś powiedział, wasza ludzka sprawiedliwość w moich oczach jest jak brudna ścierka. Przyjaciele, dzisiaj to piękny dzień, aby przypomnieć lub uzmysłowić sobie, po co Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na ziemię. Co takiego wykonało się na krzyżu Golgoty? Jaki to ma związek z waszym życiem? Przyjaciele, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Żaden człowiek, który nie pojednał się z Bogiem, nie jest na tyle sprawiedliwy, ale pójść do nieba. Nie wychodzisz z tego, chodząc do kościoła. Nie wychodzisz z tego, rozdając powszechnie dobro. Jeśli nie uwierzysz w swoim sercu, że Jezus to Bóg, który 2000 lat temu wszedł na ziemię w ciele, na ten czas wyrzekł się bóstwa, przeżył swoje życie bez grzechu i podjął decyzję, że bierze na siebie winę i karę za twój każdy błąd, za twój każdy grzech. 2000 lat temu Jezus poszedł z wyboru na krzyż. On tam nie przegrał. On nie wisi na krzyżu. On tam pokonał diabła. Pokonał diabła. Zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Zadaj sobie pytanie dzisiaj. Kim dla Ciebie jest Chrystus? Czy na poziomie Twojego serca jest On Bogiem? Czy całe Twoje życie kręci się wokół Niego? Bo On powiedział, lud ten daremnie czci mnie swoimi wargami, jeśli ich serca są daleko ode mnie. Przyjaciele, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszycie te proste słowa, tą Ewangelię, którą Jezus głosił 2000 lat temu, kiedy chodził w ciele po krzyżu, dzisiaj jest dla was dzień zbawienia. Dzisiaj podejmujecie decyzję. Czy odpowiadacie swoją wiarą na słowa życia, które płyną z tego poselstwa? Czy przechodzicie mimo? Każdy z was podejmuje dzisiaj decyzję. Pamiętajcie, to jest piękny dzień, aby pojednać się dzisiaj z Bogiem. Amen. Król nasz i nasz Pan, król nasz Adonaj, On, tarczą On, mój pochrania mocą swą, w swojej dłoni trzyma nas, daje wolność każdy czas. Yeah.
wybrał nas! Halleluja! Niemi nocą! Halleluja! Drodzy przyjaciele, to jest dzień, w którym każdy z was może stać się obywatelem nieba. To nie jest ważne, kim się urodziłeś tutaj na ziemi. To nie jest ważne, jakie dziś masz przekonania. Ważne jest to, czy dokonasz najważniejszego wyboru w swoim życiu. Wyboru życia czy śmierci. Oto wielki Bóg powiedział, kładę dziś przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. A potem, kilka tysięcy lat potem, zszedł na ziemię jako człowiek, jako Mesjasz, wielki, potężny Jezus Chrystus. I tam, przeżywszy 3,5 roku bez grzechu na ziemi, objawił ludziom wielkiego Boga, powiedziawszy, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Głosimy wam dzisiaj życie. Głosimy wam życie zamiast śmierci. Nie musicie być religijnymi ludźmi, aby trafić po śmierci do nieba. Nie musicie być dobrymi, aby trafić po śmierci do nieba. Wystarczy, że uznacie Jezusa Chrystusa jako wystarczającą, zastępczą ofiarę za wasze życie. Przyjmijcie dzisiaj zbawienie. Oto dzisiaj dzień zbawienia. Oto dzisiaj dzień niezasłużonej Bożej przychylności, która spowoduje, że Boże zdolności w was zaczną się manifestować i przestaniecie patrzeć na ten świat jako życia. Jeszcze dzisiaj wybierzcie życie, abyście żyli. Nie będziecie martwić się COVID-em. Nie będziecie martwić się systemem politycznym. Nie będziecie martwić się tymi, którzy zasiadają na stołkach i dopuszczają się złodziejstwa. Ale będziecie myśleli o wielkim Królu Królów i Panu Panów. Jemu oddając cześć, będziecie stali ponad tym wszystkim. Jeszcze dzisiaj wybierzcie życie. Jeszcze dzisiaj wybierzcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście Go poznali. Nie bójcie się tego, że wasze życie zostanie oddane w ręce wielkiego Boga. Jeszcze dziś to zróbcie. Jezus, 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 Tyś jest Zbawca świata.
2000 lat temu Jezus Chrystus chodził w ciele po ziemi. Jednym z głównych jego poselstw było to, że każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Nie ma znaczenia, kim byłeś do tej pory. Nie ma znaczenia, ile dobra uwolniłeś, czy ile zła uwolniłeś. Do Jezusa, którejś nocy przyszedł dostojnik żydowski, poważany w całym Izraelu. A Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki się nie narodzisz na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on mówi: jak? Ja nie rozumiem. Mam prawie 70 lat. Jak w tym wieku powtórnie mogę wejść do brzucha matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, dopóki nie uwierzysz w moje słowa, w moją śmierć i w moje zmartwychwstanie, dopóki nie wezwiesz mojego imienia nad swoim życiem, dopóki nie ustanowisz mnie Panem i Zbawicielem twojego życia, dopóty nie narodzisz się na nowo. Przyjaciele, to poselstwo nie dotyczyło tylko Nikodema, nie dotyczyło tylko ludzi w Izraelu, dotyczy każdego człowieka. Ty, który słyszysz te słowa, podejmujesz właśnie w swoim sercu decyzję. Czy rozpoznajesz ten głos? Czy rozpoznajesz głos Jezusa, który przemawia przez moje usta teraz do ciebie? Czy zawołasz do Niego? Przyjaciele, system religijny w tym kraju cały czas mówi, co trzeba zrobić. Trzeba to, trzeba tamto, tyle uczynków. Usprawiedliwienie jest za darmo. Za darmo dla każdego człowieka, kto uwierzy. Wystarczy, że podejmiesz decyzję. Jezus wierzy, że Ty jesteś Bogiem, że poszedłeś na krzyż z wyboru i miłości do mnie, że zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba. Przyjdź i panuj w moim życiu. To wystarczy, aby już dzisiaj zostać obywatelem nieba. To wystarczy, abyś miał pewność pójścia do nieba. To wystarczy, abyś się dzisiaj niszczył dzieła diabła w swoim życiu. To wystarczy. Potrzebny jest akt twojej woli. Potrzebna jest decyzja. Nic nie zrobisz. Nie zastąpisz tego. Nie uwolnisz tyle dobra. Nie wychodzisz ścieżki do żadnego kościoła. Nie potrzebujesz żadnego innego pośrednika. Jedynym pośrednikiem między tobą
a Bogiem jest człowiek Jezus Chrystus. Amen. I Jego zastępcza ofiara. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty i następnie Jego zmartwychwstanie. Co z tym zrobisz dzisiaj, przyjaciele? Co z tym zrobicie dzisiaj? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj do Niego zawołasz, a narodzisz się na nowo. Amen. Amen. Sam baranka na myśli nie zginął Abrahama syn. Tyś potężną ręką swą morze zmienił w suchy ląd. Gdy wygnaniec modlił się, tyś Bogiem był, co serce zna. Ty mocą swą wyzwalasz dzieci swe. Mocą wiecznie trwa. El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Jahwe nasz. Wywyższamy imię Twe, o El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Wieki płyną, Tyś ten sam. Imienia mocą wiecznie trwa. Yeah.
klawiszy. W słowie twym zawarty plan, niewielu wciąż zrozumieć ten posłuszny słowo syn, w kruchym ciele wszedł syn. El Shaddai, Adonai, wieki płyną, tyś ten sam, imienia mocą wiecznie trwasz. El Shaddai, wszechmogący jak to nas, wywyższamy imię Twe. Uratujesz swoje życie!
momencie swojego największego upadku, w więzieniu, zrozumiałem, że idę złą drogą, zrozumiałem, że potrzebuję Boga, zrozumiałem, że potrzebuję tego Jezusa, który już mnie uratował, ale ja potrzebowałem do Niego osobiście zawołać i osobiście zawołałem do Jezusa i On wtedy przyszedł i wypełnił mnie. Dał mi nowe życie. Ja kiedy uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus poniósł śmierć za każdy mój grzech, stałem się nowym człowiekiem. Uwierzyłem w Jezusa, wyznałem Go jako Pana i Zbawiciela swojego życia. I od tego dnia stałem się nowym człowiekiem. I dzisiaj stoję tutaj, na ulicach Warszawy i głoszę Wam to, że każdy człowiek może, ma dostęp do Jezusa, nieważne czy jesteś dobry czy zły, nieważne jakie życie prowadziłeś, bo jeśli wydaje ci się, że prowadziłeś dobre życie, to bez Jezusa i tak jesteś martwy. Zawołaj do Jezusa, tak jak ja zawołałem, a będziesz żył. Przyjmie również życie.
Prosimy wam to życie, które da wam pokuty bezpieczeństwa. Nie będziecie wstawać rano i myśleć o tym, czy że zarazicie w pracy albo na ulicy. Nie będziecie myśleć o tym, czy stracicie pracę. Nie będziecie martwić się, czy wasze dzieci poradzą sobie w życiu, ponieważ wielki Bóg będzie stał na straży tego życia. To nie jest tak, przyjaciele, że rodzimy się wierzącymi. To jest religia, która nas oszukuje. Ale prawdą jest to, że każdy człowiek jest w stanie osobiście spotkać się z Bogiem przez akt wiary, bez względu na to, jakie jest narodowości, jakie miejsca w państwie, jakie ma wykształcenie. To jest Ewangelia, to dobra wiadomość o tym, że Bóg dał swojego Syna Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjmij to dzisiaj, uznaj to za fakt i weź to do siebie, a będzie szczery. To Ty decydujesz, wybierz Jezusa, wybierz Jezusa jeszcze dzisiaj, a będziesz żył. Od początku wybrał nas, ho, daje!
zwycięstwo, Jego światło zawsze. Ciemność w imieniu Jezusa, wróg jest pokonany. Będziemy głosić to. Jego światło zawsze przezwycięża ciemność. W imieniu Jezusa wróg jest pokonany. Będziemy głosić to. Bóg nam daje siłę i swoje zwycięstwo. Jego światło zawsze przezwycięża. W imieniu Jezusa wróg jest pokonany. Będziemy głosić to. Bierzemy autorytet nad wszelkim lękiem, nad wszelkim terrorem lęku. W imieniu Jezusa związujemy Ciebie, diable, na ulicach Warszawy i ogłaszamy, że musisz puścić umysły ludzi, wyzwolić umysły ludzi. Bóg nam daje siłę i swoje zwycięstwo. Jego światło zawsze przezwycięża ciemność. W imieniu Jezusa wróg jest pokonany. Będziemy głosić to. Bóg nam daje siłę i swoje zwycięstwo. Jego światło zawsze przezwycięża ciemność. W imieniu Jezusa wróg jest pokonany. Będziemy głosić to. Śmierć i pokonał diabła.
Jezusa. Przyjaciele, On już poniósł wszystkie wasze grzechy. Nie musicie zasługiwać, nie musicie prosić, nie musicie się starać. Jeżeli tylko uwierzycie, że On umarł za wasze grzechy, że On umarł za twoje grzechy, za twoje grzechy i że wstał z martwych w ciele, będziesz żył. Jeżeli w sercu swojemu wierzysz, że Chrystus wstał z martwych i ustami wyznasz Go swoim Panem, będziesz żył. Przyjaciele, dzisiaj kładę przed wami dwie drogi, życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, żebyś żył, bo jest napisane, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Przyjaciele, nie bądźcie głupi, nie udawajcie, że Boga nie ma. Bóg jest, Bóg umarł za was i Bóg chce przyjść do waszego życia, ale to wasza decyzja, to jest, była i będzie zawsze wasza decyzja. Decydujcie mądrze, przyjaciele. Amen. Tobie chwała i cześć, z głębi serc wyznajemy. Jezus, jesteś Panem, chwała i cześć. Ojcze, my w imieniu Jezusa poniżamy w tej chwili każdy wyniosły tron i każdy wyniosły ton, który sprzeciwia się królowaniu Jezusa. Poniżamy każdy tron i każdy ton, który sprzeciwia się poznaniu Jezusa. Jesteś Panem, Tobie chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezus, jesteś Panem, Tobie chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezus, jesteś Panem, Tobie chwała. Chrystusie, otworzyłeś drzwi więźniom i my teraz prorokujemy wyjście synów pokoju z więzień w imieniu Jezusa. Przejmujemy panowanie w
przejmujemy panowanie w imieniu Jezusa. Zgłębi serc wyznajemy. Jezus, jesteś Panem, Tobie chwała. Wyznajemy, Jezus, jesteś Panem, Tobie chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezus, jesteś Panem, Tobie chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, co uczynił On. Swoją krwią On wykupił mnie, mocą swą On ożywił mnie. Bogu nie będzie chwała za to, co uczynił On. Bogu nie będzie chwała, Bogu nie będzie chwała, Bogu nie za to, co uczynił On. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił On. Jezusowi cała chwała, Jezusowi cała chwała za to, co uczynił On. Swoją krwią On wykupił mnie, mocą swą a ożywił mnie. Jezusowi cała chwała za to, co uczynił On. Jezusowi cała chwała, Jezusowi cała chwała, Jezusowi cała chwała za to, co uczynił On. Mocą swą On ożywił mnie, swoją krwią On wykupił. Alleluja. Przyjaciele, przede wszystkim wy, którzy jesteście rządcami tego wspaniałego miasta, wiem, że słyszycie nas teraz. Chcę, żebyście wiedzieli, że wszelka władza od Boga pochodzi i jest ludziom ku dobremu. Bóg powołał wszelką władzę, również was, abyście strzegli Bożych praw na tej ziemi. Jeżeli wy wiążecie się z tego, to ci z was, którzy oddadzą życie Jezusowi, otrzymacie nagrody. Jeżeli nie wywiążecie się z tego, a nie oddawszy życia Jezusowi, traficie do piekła, to poniesiecie podwójną karę. Bo Słowo Boże mówi, że komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. Ten kraj nie należy do was, władcy tego kraju, ale do Boga Wszechmogącego, do Boga, który stworzył niebo i ziemię. Do Boga, który tak ukochał ten świat, że Syna swojego jednorodzonego posłał na tą ziemię, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chcemy, żeby każdy człowiek dzisiaj dowiedział się o prostej Ewangelii. I wy, ludzie, którzy władacie tym miastem, żebyście wiedzieli, że władacie tym miastem w imieniu Boga Wszechmogącego, którego przedstawicielem na ziemi jest Jezus. Mówimy dzisiaj w Jego imieniu. My, Apostolska Federacja, która w tym mieście nazywa się Kościół Mocy, chcę, żebyście dowiedzieli się z głębi naszych serc o tej prawdzie, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni za darmo z łaski. Chcę, żebyście wiedzieli, że modlimy się o was, że chcemy, abyście byli ludźmi, którzy prawidłowo funkcjonują jako władcy tego miasta. Ogłaszamy tutaj autorytetem służby apostolskiej, że Panem Warszawy jest Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Ogłaszamy, że w tym mieście każda ulica, każdy budynek, każdy człowiek, każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko należą do Boga.
Boga Wszechmogącego. Ogłaszamy, że Jezus Chrystus 2000 lat temu pokonał diabła na krzyżu Golgoty i każdy dzisiaj ma władzę nad diabłem, uwierzywszy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ogłaszamy, że w tym mieście nie będzie panoszyło się kłamstwo, nie będzie panoszyła się żadna anarchia, ale że to miasto będzie na kolanach przed władcą wszechświata, Jezusem Chrystusem. Jesteśmy świadkami tego i chcemy, żebyście o tym pamiętali w dzień i w nocy. Amen. Amen.